taką nietolerancję histaminy stwierdzić. Możemy wykonać badanie DAO z krwi, możemy wykonać badanie histaminy w kale i jelitowej produkcji histaminy, bo tak jak wiemy już, ta histamina jest podana z pożywienia, ale my też możemy ją produkować poprzez mikrobiotę jelitową. I możemy wykonać takie badanie całościowe w naszym Instytucie Mikroekologii, jak i w diagnostyce również nietolerancja histaminy complete, czyli jest to pełne badanie w kierunku nietolerancji histaminy dla pacjentów, którzy ani jeszcze nie robili nigdy DAO z krwi i wtedy jest to połączenie właśnie DAO i histaminy w kale i jelitowej produkcji histaminy. W przypadku DAO wykonujemy to badanie z krwi pełnej bądź z krwi błośniczkowej i po prostu tutaj oznaczamy tą aktywność oksydazy diaminowej. Mamy normy, wiemy, że poniżej 10,1 mamy obniżone DAO. Może tutaj to świadczyć o tym, że po prostu mamy problem z rozkładaniem histaminy. Natomiast u kogo nie wykonujemy tych badań? No, u noworodków, no i u pacjentek w ciąży z uwagi na to, że łóżysko nam wytwarza DAO i te wyniki będą niemiarodajne. I też zawsze trzeba uczulić tutaj osobę, która będzie interpretowała te wyniki. Jeżeli pacjent był wcześniej na diecie niskohistaminowej, również musi to lekarz wziąć pod uwagę. W przypadku stężenia histaminy w kale i jelitowej produkcji histaminy sprawdzamy, czy właśnie ta jelitowa produkcja histaminy jest prawidłowa, czyli nie wykryto nadmiernej tutaj produkcji, czy jest wykryta, czyli po prostu tutaj będziemy jeszcze bardziej wzmagać poprzez wytwarzanie, poprzez mikrobiotę jelitową wytwarzanie tej histaminy, co jest ważne i o czym też sobie powiemy. No, problem z nietolerancją histaminy pojawia się przy problemach jelitowych. Często wtedy pacjenci stosują pewnego rodzaju probiotyki, no, a niestety nie każdy probiotyk będzie w tym momencie dla nas dobry, z uwagi na to, że niektóre bakterie właśnie produkują nam duże ilości histaminy, więc też tutaj planując taką probiotykoterapię dla pacjenta, musimy mieć na uwadze to, żeby tej sytuacji probiotykami nie pogorszyć. W przypadku nietolerancji histaminy complete mamy te wszystkie oznaczenia razem, czyli celem jest po prostu tutaj kompleksowa diagnostyka i do tego badania nietolerancji histaminy complete proponujemy pacjentowi również propozycję terapii probiotycznej i suplementacyjnej w celu tutaj poprawy naprawdę rozkładu histaminy i żeby też nie pogorszyć sytuacji z mikrobiotą. Jakie jest znaczenie tej mikrobioty jelitowej? Tutaj głównymi producentami histaminy w naszej mikrobiocie jelitowej będą bakterie proteolityczne, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, ale również bakterie Escherichia coli i laktobacillusy. Lactobacillus bulgaris, Reuteri, Casei, Reuteri oraz Casei to są też szczepy, które znajdujemy w właśnie gotowych preparatach probiotycznych, więc warto zwrócić na to uwagę. Tutaj też zaraz tak bardziej dokładnie opiszę, jakie szczepy są ok przy nietolerancji histaminy, a których musimy unikać.